Słuchajcie, ja wiem, że Chiny i nietoperz to cały czas śliski temat, ale musimy przez to przebrnąć. WTF, WTF, WTF! Cześć, witam was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak od dłuższego czasu mówię, od dłuższego czasu nie było tutaj czegoś naprawdę słabego, czegoś naprawdę syfowego. Ja non stop tego poszukuję i nawet gdy myślę, że to właśnie znalazłem, okazuje się, że klocki, które wziąłem do ręki, nie są takie złe. Dziś jednak spotykamy się z firmą Dargo. W sumie sami przyznacie, że to średnio brzmi jak Chiny. Brzmi to trochę jak, nie wiem, kuzyn Darek, jakby otwarł firmę i nie nazwał jej Darex, tylko Dargo. Natomiast u góry wszystkie wątpliwości są rozwiewane, ponieważ Batman 2 pod spodem ma chińskie napisy. I to są właściwie jedyne chińskie napisy, nie jest jeszcze Made in China oczywiście. Jakie postaci tu dostaniemy od cały kanon klasyczny dla Marvela? Nie mamy tu żadnej postaci, która by mnie zdziwiła. Zdziwiła mnie trochę pelerna tego Supermana, bo ona widzicie składana na ręce. Wszystkie grafiki oczywiście już za pierwszy rzut oka widać, że są nielegalnie ściągnięte. Bardzo również wątpię, by to był numer 828 zestawu, bo wątpię, by mieli aż tyle zestawów. Tak jak mówię, grafiki bezczelnie. No liczę, że będzie tutaj źle, moi drodzy. Liczę, że w końcu będzie źle i że w końcu będzie jakiś wartościowy, w cudzysłowie, content taki, jakim ten kanał powinien stać, czyli po prostu syfowy content. Na pierwszy rzut oka rzucają nam się w oczy karty, które, no jak widzimy, wydawca zadbał, by były spoko spakowane, bo są one w folii. Krzywda się nie stanie, no żeby tak instrukcje ładnie mi tu pakowali, a nie żeby się mięły. Ta grafika z tej strony jest trochę wyblakła, ale tak czy siak doceniam, że karty w ogóle są jakby takie trochę wyblakłe. Może tak miały być stylizowane. Tutaj grafiki również są bezczelnie wycięte z gry o Batmanie. Całość łapie do gry o Batmanie, no i cóż, takie w ogóle przerośnięte nogi w stosunku ten. No pewnie można tym pograć, żeby kupić więcej, także warto dać temu jakiś mikroplusik. Oczywiście instrukcji tu nie mamy, bo nie miałaby być. I po co? A jak sam Batman? Worek? Niczego sobie, worek, niczego sobie. I zaraz zobaczymy, moi drodzy. Ja już jakby pierwsze rzeczy tutaj widzę i na pierwszy rzut oka, kurde, no wydaje mi się, że nie jest źle. I nie o to chodziło, bo tak jak mówię, no ostatnimi czasy non stop tak jest, że próbuję dorwać coś dziadowskiego, żeby tu polepszyć, wiecie, ten kanał. Polepszyć w cudzysłowie oczywiście, jeszcze raz powtarzam. A się nie udaje. Dargo robi nam nadruki na klockach. Jak widzimy na klockach, na studach, brak jest napisów. Infinite Possibility, no super, fajnie. Block World. Collect the More Series, no okej. Całą serię Dargo namawiamy, żebyśmy zebrali. Jakościowo nie jest to złe. Nie jest jakoś nie wiadomo jak miękkie i tak dalej. Pelerynka, no okej. Nie jest jakaś prześwitująca czy coś. Tu jest tylko taka trochę zamszowa. I tu się boję, z drugiej strony normalna, a ten zamsz boi się, że bardzo łatwo nam i szybko się przede wszystkim ukurzy. Jak natomiast sam Batman? Złóżmy go i poczekajcie, zaraz sobie opowiemy. Sam Batman złożył się łatwo i dodam od razu zbyt łatwo. To narodziło moje obawy i powiem wam szczerze, czekajcie. Nie, okej. Rusza się normalnie, w sensie nic nie odpada, ani w nóżkach, ani w rączkach. Czekajcie, nóżki, te z nóżek. Mam wrażenie, że te z nóżek powoduje, że wyłazi tułów. Nie, myliłem się, moi drodzy. Myliłem się, nic nie wychodzi. Nóżki również nie wychodzą, więc nie jest źle. Chodzą, no nóżki minimalnie zbyt ciężko powinny, a ręce zbyt łatwo niż powinny. Natomiast nic nam tutaj nie wypada i też wiecie, ani z dłoni mu nie wypada, ani się nic nie wykręca. Nie jest więc źle. Natomiast chciałoby się, by chodziły rączki trochę ciężej, nóżki trochę łatwiej, by sobie ten kompromis gdzieś tam uzyskały. Jeżeli chodzi o nadruk, na klacie przede wszystkim, to również tutaj nie ma czegoś takiego, by to wiecie, jakoś bluźniło. Oczywiście ten żółty mógłby być bardziej, bo przez spodniego ta czerń wystaje. Niestety, jeżeli już myślicie, że jest dobrze, bo jeżeli chodzi o przód i tył nadruku, mówicie, o, jest dobrze, trafiliśmy na w miarę dobrą podróbkę, no to, moi drodzy, dość dla mnie wszystko psuje maska. Widzicie to? Czy wy to widzicie? Po pierwsze, jest to źle całkowicie nadrukowane. Tu ma oczy zbyt nisko, opaskę również, bo spójrzcie, tutaj na miejscu oczu, widzicie, opaska jest w połowie. Co to pół oczy? A tutaj znowu wygląda. Wygląda to trochę, oczami wygląda. Wygląda to trochę jak, wiecie, taki przebieraniec na balu dla Batmanów, któremu kurde, po prostu jest coś przebierany, no jakoś to musi widzieć, nie? No to patrzę sobie tu spod spodu. No niestety psuje dla mnie to większość frajdy z tej figurki, no bo jak się tu bawić, to po prostu
prostu widać, nie? A dałoby się tym nawet bawić, pomimo tego, że mówię, chodzi to ciut luźniej niż powinno. Dłonie, a nogi zbyt ciężko, ale da się jakoś z tym jeszcze pogodzić, da się tym bawić. Aczkolwiek z automatu człowiek chce wkładać więcej siły w dotykanie tych rąk, a to idzie łatwiej. No ale dla mnie całość jest psuta tutaj przez ten nadruk tu. Chciałbym natomiast docenić, że Chińczyki troszczą się o nasze stopy. Jak wiecie, oficjalnie ten klocek Lego Hełm Batmana jest oficjalnie najgorszym klockiem, w którego można wdepnąć. Tutaj rogi zostały trochę zaoszczone, chociaż mówię to trochę ironicznie, że chciałbym to docenić, no bo nie tak ten strój wyglądał. No i moi drodzy, co tu dużo gadać. Firma Dargo, no liczyłem, że trafię na jakieś, mówię, mega dziadostwo, mega syf, z czego się pośmiejemy i będzie ogólnie pośmiewiskiem w WTF City. Wydawca, tu po raz kolejny spotykamy się z wydawcą, który jakby trochę chciał, ale jakby brakowało mu możliwości czy chęci. Chociaż czy można mówić, że ściąganie nielegalnie grafik jest chceniem? No chyba faktycznie może jednak nie. Więc no nie do końca prawa się stosuje, natomiast maszyny również nie ma zbyt dobrych. No bo jak widzimy, karty takie lekko wyblakłe, chociaż to można, powiedzmy, jeszcze w miarę uznać za jakiś, nie wiem, walor tych kart. Natomiast figurka, no nie jest źle, mówię, jeżeli chodzi o jakość nadruków, jakość samych klocków, rączek i tak dalej, ale no nadruk na buzi dla mnie psuje wszystko. Być może tworzy to okazję, by dać jeszcze kiedyś jedną szansę klockom Dargo, a być może już nigdy nie dostanę, bo one chyba nie są łatwo dostępne. Zobaczymy, moi drodzy. Niemniej, no piszcie mi, czy ktoś z was miał firmę Dargo kiedyś w rękach, czy również występował tam taki błąd. Oczywiście on występuje tylko w postaci z maską, no bo już u innych tych postaciek tak występować nie będzie. I powiem wam szczerze, że jeżeli była to inna postać bez maski, bez takich błędów, to myślę, że można by się naprawdę skusić. Oczywiście w zależności, ile to kosztuje. Jeżeli jest bliżej piątki niż dziesiątki, no to myślę, że można się skusić, bo jakościowo mówię, nie jest to źle, o ile jesteście w stanie przebojeć, że te rączki chodzą ciut zbyt lekko, ale to naprawdę ciut, bo poza tym, no, nie jest źle. Nie wiem, który to jest mój Batman w kolekcji, ale naprawdę mam ich całkiem sporo. Jeżeli ten jest dla was mało, obejście chociażby takie prawdziwe, z Legosów, ale i podróbkowe też u mnie bywały, to w najróżniejszych wersjach. Również za zostawienie łapki będę bardzo wdzięczny i do zobaczenia wkrótce w kolejnych filmach. Bye!